zacznijmy budowanie naszego pierwszego programu. Wybierzmy zakładkę ruch i spójrzcie. Mamy tutaj kilka klocków do wyboru. Wybieramy sobie puzzle ruch i mamy możliwość modyfikowania każdego z tych klocków. Ruch może być naprzód lub wstecz. Wybierzmy sobie ruch naprzód. Kolejnym elementem do modyfikacji jest odległość, którą robot przejedzie. Od 1 do 10. Ja wybieram 5. I prędkość. Zacznijmy sobie od wolno. Kolejna zakładka to efekty świetlne. Wybierzmy sobie interesujący nas efekt świetlny. Ja wyciągam tutaj światła policyjne. Spójrzcie, mamy już dwa klocki. Aby je połączyć, wystarczy przeciągnąć jeden do drugiego, jak puzzle. Są tutaj wypustki, dzięki nim te puzzle klocki łączą się ze sobą. Kolejnym elementem jest czas. Możemy ten klocek wybrać. Przeciągamy go na nasz obszar roboczy i ustawiamy liczbę sekund. 1, 2, 3 do 10. Wybierzmy sobie 3 sekundy i proponuję umieścić go na samej górze, dlatego że opóźni nam to efekt programu naszego robota. W tej chwili proponuję wybrać kolejny klocek z tej zakładki ruch. Wybierzmy sobie na przykład zygzak. Umieszczamy go pod naszymi światłami policyjnymi. Wybieramy prędkość, z jaką będzie miał być wykonany. Wybierzmy sobie tą domyślną prędkość średnio. I zróbmy sobie jeszcze, powiedzmy, obrót. Wybierzmy klocek obrót. Umieścimy go pod spodem. Spójrzcie, tutaj też mamy możliwość modyfikowania. Lekko w lewo, lekko w prawo, obróć w lewo i obróć w prawo. Wybierzmy lekko w prawo. Nasz program jest gotowy, a w tym momencie prawie możemy wgrać go do naszego robota. Kliknijmy na ten przycisk flashing. Dostajemy informację o tym, aby skalibrować naszego robota. Czym jest kalibracja? Kalibracja to przygotowanie ozobota do ekranu. Musimy to robić za każdym razem, kiedy zmieniamy ekran. Ozobot musi zostać przygotowany do pracy na konkretnym ekranie. Może to być ekran tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego. Nie ma to większego znaczenia. Istotne jest to, aby ekran był maksymalnie jasny. Ustawiamy jasność na maksimum. Oprócz tego ważne jest, jeżeli korzystamy z tabletów, żeby to był tablet 10 cali i w górę tak naprawdę. Na mniejszych możemy mieć czasem problemy. Co więcej, zaczynamy kalibrację ozobota. Pamiętacie, kalibrowaliśmy naszego ozobota pracując z rysowaniem. Kiedy programowaliśmy przez rysowanie, również kalibrowaliśmy ozobota na tym czarnym kole. W tej chwili skalibrujemy naszego ozobota na tym tutaj polu, przypominającym kształtem naszego robota. Aby to zrobić, tak samo jak poprzednio, przycisk naszego ozobota musimy wcisnąć tak długo, żeby zamrugał na biało. Kiedy zamruga na biało, przykładamy go do tego pola i czekamy, aż zaświeci się na zielono. Teraz mamy pewność, że nasz robot jest skalibrowany i jest gotowy do tego, żeby przyjąć program. Wgrywanie programu jest również bardzo proste. Wystarczy naszego robota włączyć. Ten przycisk wciskamy tylko raz. Robot został uruchomiony. Przykładamy go do tego pola, na którym przed chwilą go kalibrowaliśmy i klikamy załaduj bit. W tej chwili program, jak widzicie, jest wczytywany do naszego ozobota. Trwa to chwilę. Długość wgrywania programu będzie zależała od jego złożoności. Im więcej elementów, im więcej klocków, tym będzie wgrywał Wam się dłużej. Ok, spójrzcie. Po wgraniu programu dostajemy informację o tym, w jaki sposób uruchomić nasz program na ozobocie.
Aby to zrobić, ten przycisk, który służy nam do kalibracji i do uruchamiania, naciskamy dwa razy. Dobrze jest wcześniej robota wyłączyć, po czym klikamy nasz przycisk dwa razy. Raz, dwa. I uruchamia się program. Robot jedzie do przodu przez 5 kroków. Zapalają się światła policyjne. Jedzie zygzakiem i na końcu obróci się lekko w prawo. Dokładnie tak. Możemy zrobić to jeszcze raz. Spójrzcie. OK, tak wygląda tworzenie programów w OzoBloki. Jest to podstawa. W kolejnych częściach pokażę Wam, jak działają kolejne poziomy. Zajmiemy się nawigacją po linii, która jest naprawdę ciekawym elementem. A tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Jeżeli chcesz utrwalić sobie kolejność kroków przy programowaniu w OzoBloki, zobacz film OzoBot jak zacząć na naszym kanale na YouTube. Odwiedzajcie naszą stronę internetową, na której jest bardzo dużo materiałów w zakładce Lekcja. Subskrybujcie, śledźcie nas na bieżąco i do zobaczenia niebawem. Czołem, hej!